Rumunii, zwłaszcza na wsi, ludzie niechętnie szczepią się przeciw COVID-19. Kraj ma jeden z najniższych wskaźników szczepień w Unii Europejskiej. Za to zakażeń przybywa lawinowo, po kilkanaście tysięcy dziennie. Szpital w miasteczku Gesti. Ponad 90 pacjentów chorych na COVID i tylko 4 lekarzy. Wśród nich Laurencio Belusica. W czerwonej strefie filmujemy szpitalnym telefonem, by zmniejszyć ryzyko zakażenia. Brakuje tu wszystkiego, zwłaszcza tlenu. Każdego dnia potrzebuje 150 butli z tlenem. A ile pan ma? 25. 25 dziennie? Tak. Lekarze niewiele mogą tu zrobić dla pacjentów. Brakuje leków i personelu. 95% chorych, którzy tu trafiają, jest nieszczepionych. Wielu z nich umiera. Obszary wiejskie w Rumunii zostały mocno dotknięte przez COVID, ale ludzie nie ufają tu ani szczepionce, ani władzom. Popularne są teorie spiskowe. A jakie są powody odmowy szczepień? Nie jestem zaszczepiony, jestem przeciw, bo nie wierzę w tego wirusa. Jeszcze nie podjąłem decyzji, czekam. Nie wiem jak długo, parę miesięcy? Po katastrofalnym wzroście liczby zachorowań i przy średniej liczbie 300 zmarłych dziennie coraz więcej osób zaczęło zgłaszać się do punktów szczepień w stolicy kraju, Bukareszcie. Ale to nie wystarczy, aby odwrócić sytuację. Zaszczepieni w Rumunii to tylko 1/3 populacji. Początek był obiecujący, ale tempo szczepień szybko spadło, co naraziło miliony ludzi na zakażenie koronawirusem. Urzędnicy chcą teraz znaleźć sposób na wyjście z kryzysu, ale gdzie go szukać? W tej chwili to, co możemy zrobić, to znacznie zwiększyć współczynnik szczepień. Na przykład jeśli zaszczepisz się szczepionką, która jest podawana w jednej dawce, oznacza to, że w ciągu 14 dni masz maksymalną odporność. Dla lekarzy i dyrektorów wielu zaniedbywanych latami, niedofinansowanych szpitali to wszystko to za mało i za późno. Jestem już zmęczony tym wszystkim i trochę zniechęcony. Laurencio Belusica twierdzi, że pandemia wciąż nie jest traktowana poważnie przez władze. Nie mamy dość tlenu, ani funduszy na leki, a wkrótce pojawi się piąta fala. Do szpitala wciąż przyjeżdżają karetki z chorymi na COVID, ale nie ma wystarczającej liczby łóżek, by się nimi zająć.